Ja posłyszałam, że właśnie dostałam informację od wydawcy, że pojawiły się problemy techniczne. Aniu, Aniu, czy mnie słyszysz? Chcieliśmy zapytać o to, czy prezydent Joe Biden już przybył na lotnisko i kiedy planowany jest odlot głowy amerykańskiego państwa. Dzień dobry. No takie informacje są właściwsze, tak? Na wszystko ze względu wspierać na to, co możemy powiedzieć na pewno, to to, że prezydent Joe Biden był dzisiaj w Kijowie. Ale w jaki sposób tam się dostał, no tego nie wiadomo. Niestety nie udało nam się połączenie z Anią. Pojawiają się dość spore problemy techniczne, ale mamy dla Państwa coś innego. Kolejny sprzęt, pojazd prezydenta Joe Bidena, dokładnie prezydenta Stanów Zjednoczonych. I tak przy każdej wizycie zagranicznej będzie poruszał się specjalną limuzyną. To jest wersja opancerzona, tak zwana Bestia. Spójrzmy zatem, jak ona się prezentuje. Jest to Cadillac One, to 18-metrowa opancerzona limuzyna wyposażona w rozwiązania, które mają chronić najważniejszego pasażera na wszelkie sposoby. Samochód wykonano na zamówienie zgodnie ze specyfikacjami Secret Service. Ze względu bezpieczeństwa służby nie udzielają informacji na temat dokładnej charakterystyki tego pojazdu. Limuzyna, którą obecnie jeździ Joe Biden, została dostarczona amerykańskim służbom w 2018 roku. Nieoficjalnie masa pojazdu to około 9 ton. Limuzyna jest opancerzona i ma opony zaprojektowane tak, by utrzymać samochód w ruchu, nawet jeśli wszystkie koła zostaną ostrzelane. Pancerz w niektórych miejscach może mieć 20 cm grubości, a płyty podłogowe mają ochronić pasażerów w razie wybuchu bomby. Miny, pułapki i szyby samochodu nie otwierają się i są zrobione z kuloodpornego szkła o grubości 12 cm. Co więcej, na pokładzie zawsze jest zapas krwi odpowiadający grupie krwi prezydenta oraz zbiornik tlenu na wypadek ataku chemicznego lub biologicznego. Limuzyna może pomieścić 7 osób razem z kierowcą.